już 20 lat. 26 marca w Burkacie uroczyście świętowano 20-lecie gminy Działdowo. Z tej okazji odbyło się spotkanie podsumowujące dokonania samorządu połączone z festynem rodzinnym. Jesteśmy w miejscowości Burkat, na terenie gimnazjum właśnie w miejscowości Burkat. Odbywa się tutaj 20-lecie festyn z okazji 20-lecia gminy Działdowo. Połączony on jest z festynem pod hasłem Mamo, Tato, bądźmy razem, festynem rodzinnym. No i oczywiście obchody 20-lecia gminy Działdowo. W 1992 roku nastąpił podział miasta i gminy Działdowo na dwie oddzielne jednostki samorządowe. Jak się okazuje, z korzyścią dla gminy Działdowo. Od 20 lat funkcjonujemy niezależnie. Myślę, że z ogromną korzyścią dla gminy Działdowo, dlatego że rozwój widać na każdym kroku, a wszystkie środki, jakie posiadamy, są inwestowane w obszary wiejskie i w naszych mieszkańców. Jak podkreśla wójt gminy Paweł Cieśliński, minione 20 lat do najłatwiejszych nie należały, lecz nie była to kwestia rzeczy łatwych i trudnych, a jedynie właściwego wykorzystania środków. Pierwsze lata były bardzo trudne, dlatego że nie było środków na nic praktycznie. Te lata są o tyle trudne, że są środki finansowe, ale trzeba je pozyskać, trzeba jako środki zewnętrzne, które pozyskujemy w dość dużych ilościach. W związku z tym tych inwestycji robimy bardzo dużo na terenie gminy Działdowo i nie ma takich lat trudnych czy łatwych. Nie? Ja myślę, że będą jeszcze przed nami wiele lat ciężkiej pracy. Obchody odłączenia się gminy od miasta to jedynie część atrakcji. Tego dnia na wszystkich uczestników rodzinnego festynu, jak co roku, czekało wiele atrakcji, wśród których każdy z pewnością znalazł coś dla siebie.